Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w trzeciej części rozważań, dni pachnące kadzidłem i mirrą. No i zgodnie z nazwą, dzisiaj mirra. Mam nadzieję, że widać wyraźnie. Niech zapach mirry się uniesie. Niech zapach mirry będzie. Także w tym pomieszczeniu. Niech się przeniesie do was, niech wypełni także wasze domy, wasze miejsca. Słuchajcie, mirra występuje w Piśmie Świętym o wiele częściej niż nard. I nie będę dzisiaj wszystkich biblijnych fragmentów czytał, natomiast oczywiście te związane z męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znajdujemy dwa fragmenty, czy dwie wzmianki, gdzie mirra występuje przy męce Pana Jezusa. Pierwszy to jest Ewangelia Świętego Marka, rozdział 15, werset 23. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. I tutaj inni ewangeliści nie wspominają mirry. Jedynie Mateusz w swojej Ewangelii wspomina, że dali mu pić wino zaprawione goryczą, skosztował, ale nie chciał pić. Więc mamy tylko wspomniany smak tego, smak mirry, a Marek jest tutaj bardziej szczegółowy i mówi, że dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Fragment, który będzie dla nas dzisiaj główny do tego rozważania, to fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19, werset od 38 do 40. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Nikodem przynosi 100 funtów mirry i aloesu. Za chwilę będziemy rozważać ten fragment. Będę rozważał ten fragment i zapraszam Cię do rozważania tego słowa. Ale na początku, co to jest mirra i skąd ją się bierze? Mirra to żywica, tak można tak najprościej ująć. Mirra jest żywiczną wydzieliną różnych odmian gatunku komifory. Taką nazwę znalazłem. Komifory, czyli drzewek o ciernistych gałęziach i czerwonych kwiatach, należących do rodziny tropikalnych roślin, charakteryzujących się obecnością w tkance żywej kanałów wydzielniczych, zawierających aromatyczne żywice i aromatyczne żywice oleiste. Około 10 odmian gatunku komifory wytwarza mirrę, to znaczy oleistą i aromatyczną substancję o zmiennym żółtawym kolorze, która w naturze jest wydzielana przez korę rośliny lub też wydobywana przy pomocy specjalnie wykonanych nacięć. To właśnie te osuszone, ciemnożółte, oleiste żywice stają się składnikiem mirry, której nazwa pochodzi od aramejskiego słowa murra, czyli gorzki, doskonale oddającego główną cechę produktu. I tu właśnie mamy to odniesienie do Ewangelii Mateusza. Dali mu pić wino zaprawione goryczą. Mirra po prostu jest bardzo gorzka w smaku. Jakie znajdujemy zastosowania mirry w kulturze wschodu i w Biblii? Po pierwsze, jako wonności. Izraelici używali mirry jako wonności, ale także perscy królowie perfumowali nią swoje szaty. Również starożytni Egipcjanie wykorzystywali mirrę w ten sposób. I tutaj w Biblii aż 7 razy w Księdze Pieśni nad Pieśniami mamy wymienioną mirrę właśnie jako wonności. Nie będę teraz tych fragmentów tutaj cytował, ale tam właśnie mirra występuje jako piękny, piękny zapach. Również mirra była używana jako składnik kadzidła. Żywica do dzisiaj zresztą jest w ten sposób używana. Mamy kadzidło o zapachu mirry, gdzie właśnie te grudki mirry się znajdują. Drugie zastosowanie to mirra miała zastosowanie w medycynie, gdzie wykorzystywano jej jeszcze dzisiaj, do dzisiaj cenione właściwości antyseptyczne, ale także właściwości hipnotyczne.
To dlatego właśnie dawano wino zaprawione mirrą, ponieważ okazało się, że dzisiaj już badania pokazują, że mirra oddziałuje na takie receptory w mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Czyli kiedy ktoś napił się takiego wina zaprawionego mirrą, po prostu był jak pod wpływem narkotyków. Nie odczuwał bólu. To był taki środek znieczulający. A więc mirra rozpuszczona w winie jako środek hipnotyczny, antyseptyczny, bardzo często właśnie podawana skazanym na ukrzyżowanie. Kolejne zastosowanie mirry, które znajdujemy między innymi w Biblii, to mirra i inne wonności rozpuszczone w oleju z oliwek stanowią olej do namaszczenia żydowskich kapłanów. Tu znajdujemy właśnie opis w Księdze Wyjścia. Ja do tego opisu jeszcze się później odwołam. Ale olej do namaszczania kapłańskiego sporządzano między innymi z dodatkiem mirry. I ostatnie już zastosowanie. Mirrę stosowano przy rytualnym balsamowaniu zwłok, nie tylko w Izraelu, ale także jest to udokumentowane w starożytnym Egipcie, no i oczywiście pogrzebowe obrzędy żydowskie w czasach Pana Jezusa. I to, co jest, myślę, bardzo takie ważne, że to nie jest jakiś byle jaki dar mirra, bo aż do XIV wieku obok złota i drogich kamieni mirra była jednym ze standardowych podarków, jakie składali sobie królowie. Była bardzo cennym darem i dlatego, kiedy trzej mędrcy przybywają do małego Jezusa, składają mu złoto, kadzidło i właśnie mirrę jako królewski dar. Przejdźmy już do fragmentu z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 19. Co to znaczy, że Józef i Nikodem namaszczają Jezusa mieszaniną mirry i aloesu? Oni również wypełniają proroctwo. Wypełniają się mesjańskie proroctwa. Wypełniają się słucha psalmu. Psalm 45 jest psalmem właśnie o Mesjaszu, o Królu, który nadchodzi. I tam znajdujemy w wersetach 8 i 9 takie słowa. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejkiem radości, hojniej niż równych Ci losem. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje Ciebie. Jeżeli będziecie sprawdzali ten fragment w Biblii Tysiąclecia, nie wiem dlaczego i w czwartym i w piątym wydaniu, w wersecie 9 jest tylko wspomniane, że wszystkie Twoje szaty pachną mirrą i aloesem. Ale inne tłumaczenia Pisma Świętego, między innymi Biblia, wydanie Paulistów, no i w oryginale tak jest, bo sięgałem do oryginału, żeby sprawdzić Biblii interlinearnej i tam jest rzeczywiście mirra, aloes i kasja. A więc szaty Mesjasza będą pachnieć mirrą, aloesem i kasją. Psalm mesjański, autor listu do Hebrajczyków, kiedy już po wydarzeniach paschalnych udowadnia autor listu do Hebrajczyków w swoim liście, że Mesjasz już przyszedł. Między innymi powołuje się na ten psalm. Czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 1, wersety 8 i 9. Tam jest właśnie cytat z psalmu 45 w odniesieniu do Mesjasza. Do Syna zaś powie, tron Twój Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój, olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Więc widzimy to jakby tuż już w samym Nowym Testamencie. Nowy Testament, Słowo Boże pokazuje, że Psalm 45 jest to proroctwo, które wypełniło się w Mesjaszu. I tutaj jest mowa o tym, że Bóg namaścił olejkiem radości króla. Bóg namaścił swego Syna na króla olejkiem radości. Olejek do świętych namaszczeń, tak jak wam przed chwilą wspomniałem, jest opisany w Księdze Wyjścia i tam znajdujemy w rozdziale 30, wersety 23-25 opis, jak sporządzić taki olej do świętych namaszczeń. Weź sobie najlepsze wonności, 500 cyklów obficie płynącej mirry. Połowę tego to jest 250 cyklów wonnego cynamonu i tyleż to jest 250 cyklów wonnej trzciny. Wreszcie 500 cyklów kasji według wagi przybytku oraz jeden hin oliwy z oliwek i uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Święty olej do namaszczania, między innymi do namaszczeń królewskich. Mesjasz jako ten, który jest królem królów.
został namaszczony mirrą, cynamonem, trzciną i kasją. A psalm 45 mówi: Twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Co to dla nas znaczy? Co w tym widzimy, w tym namaszczeniu Józefa i Nikodema? Józef i Nikodem wypełniają proroctwo. Wypełniają proroctwo o Mesjaszu. I przez to namaszczenie również i oni wyznają w Jezusie Mesjasza. Tak jak Maria, kiedy namaściła Jezusa olejkiem nardowym, namaściła Go na Jego pogrzeb, Duch Proroczy ją poprowadził i wyznała w Jezusie Mesjasza, tak również teraz Józef i Nikodem wyznają w ten sposób w Jezusie Mesjasza. I co się dzieje? Wczoraj słyszeliśmy, że kiedy Maria namaściła Jezusa olejkiem nardowym, dom wypełnił się wonią olejku. Co się dzieje, kiedy Józef i Nikodem mają ze sobą te 100 funtów mieszaniny miry i aloesu? To w ogóle jest bardzo dużo, ponieważ funt to jest 325 gramów, więc tutaj 32, dobrze liczę, 100 funtów. To jest, żeby się nie pomylił teraz, bo nie obliczyłem sobie, ale to będzie dużo, przeliczcie sobie. No ale to właśnie, to nie jest tak troszeczkę w fiolce. Tej mirry i aloesu, ten Nikodem tam przytargał naprawdę dużo. I kiedy namaszczają ciało Jezusa, żeby zawinąć je w płótna, również oni przesiąkają tą mirrą i aloesem. Zaczynają pachnieć. Ich dłonie pachną, ich szaty pachną. Oni sami stają się tak samo pachnący jak Chrystus w tym momencie. Tak jak dom napełnił się wonią olejku. Tak ta świątynia, którą jest każdy z nas, ta świątynia, którą był Józef i Nikodem, oni zostali napełnieni wonią mirry i aloesu. Ciekawym jest to, że oni przychodzą w ukryciu. Czytamy właśnie w tym fragmencie Ewangelii świętego Jana. Jest to wspomnienie, że przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy. Jan przypomina, że Nikodem się ukrywał przed faryzeuszami. Józef z Arymatei jest wspomniany, był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami. Ciekawe to, że Jan przypomina o tym, że Józef się ukrywał, Nikodem się ukrywał. Myślę, że od tej pory już nie mogli się ukrywać, bo zdradzał ich zapach. Józef i Nikodem pachną mirną i aloesem. Niosą całymi sobą zapach Chrystusa. I tak jak wczoraj mówiłem, kiedy rozważałem to zdanie, a dom napełnił się wonią olejku. Zacytowałem tutaj zdanie z Dziejów Apostolskich, że Duch Święty, kiedy stąpił na wieczernik, napełnił cały dom, w którym przebywali. Stępuje Duch Święty na tych, którzy wyznają Jezusa Mesjaszem, stępuje Duch Święty. Na tych, którzy wyznają Jezusa Panem i Mesjaszem, stępuje Duch Święty. I dokąd prowadzi Duch tych, na których stąpił? Dokąd prowadzi Duch tych, którzy zaczynają pachnieć tak jak Jezus, nardem, aloesem i mirrą? I tutaj pozwólcie, niech nas poprowadzi Słowo. Święty Paweł do Koryntian napisał pod natchnieniem. Najpierw 2 do Koryntian, rozdział 3, werset 3. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu. Listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego. Nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Święty Paweł używa pewnej przenośni, ale pokazuje Koryntianom, kiedy głosiłem wam Ewangelię, kiedy się nawróciliście, kiedy wyznaliście Jezusa Panem i Mesjaszem, kiedy przyjęliście chrzest, stąpił na was Duch Święty i Duch Święty uczynił was listem, czyli wiadomością do innych. Listem, który mogą czytać inni ludzie. I w tym samym liście, tylko kilka wersetów wcześniej, Święty Paweł używa innej przenośni, bardzo bliskiej tematowi tych rozważań. 2 list do Koryntian, rozdział 2, wersety 14-16. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmiercionośny, na śmierć. Dla drugich zapach ożywiający, na życie. A któż temu sprosta? Przepiękna przenośnia.
Przepiękna treść, która się kryje w tej przenośni. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością. I Bóg pozwala nam roznosić po wszystkich miejscach ten zapach. Po wszystkich miejscach won poznanie Jezusa. Rozumiesz, jeśli będziesz pachniał tak jak Jezus, jeśli będziesz prowadzony przez Ducha, to inni będą ten zapach rozpoznawać. I ci, którzy idą na zatracenie, oni zareagują agresją, złością, odrzucą cię. To, co zapowiadał Jezus, że świat was nienawidzi dlatego, że nie należycie do świata. Świat, który leży w mocy złego, będzie reagował właśnie w ten sposób. Ci, którzy idą na zatracenie, dla nich twój zapach, a tak naprawdę zapach Jezusa, będzie zapachem śmiercionośnym. Ale też ci, którzy potrzebują dobrej nowiny, dla nich zapach, który niesiesz, Jezusa, którego niesiesz w sobie, będzie to zapach ożywiający na życie. Tak prowadzi Duch tych, którzy oddają się Jezusowi całkowicie. I ten zapach miry, on się wiąże z pogrzebem Jezusa. Co dalej jeszcze mówi nam słowo? Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wersety od 7 do 11. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak prowadzi Duch tych, którzy oddają się Jezusowi. Duch prowadzi do tego, aby wejść w tajemnicę śmierci Jezusa i by umarł stary człowiek. Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa się mogło objawić. Pozwólcie, niech ilustracją będzie historia. Ciężko powiedzieć, czy legenda, czy fakt. Ale chcę przytoczyć tutaj wydarzenie, czy życie świętego Grzegorza Oświeciciela. Tak się on nazywa. Święty Grzegorz Oświeciciel, patron Kościoła katolickiego, patron Kościoła prawosławnego, patron Armenii. Żeby przytoczyć, postaram się to tak w miarę opowiedzieć, w miarę skrócić tę jego historię. Możecie ją znaleźć też w internecie. Jak piszecie Grzegorz Oświeciciel albo Grzegorz z Armenii, to znajdziecie więcej informacji na ten temat. Grzegorz trafił na wygnanie i to jako 2-letni chłopiec. Tam się działy, jego ojciec był bratem króla i tam się mordowali nawzajem, i ponieważ groziło to też tym, te walki między o władzę, groziły też tym, że ponieważ dzieci były również mordowane, potomkowie króla byli mordowani, więc żeby uratować tego małego chłopca, 2-letni Grzegorz został wysłany do Cezarei Kapadockiej. I tam żył na wygnaniu. I tam w Cezarei Kapadockiej usłyszał Ewangelię. I tam został ochrzczony i wychowany jako chrześcijanin. I wraca do Armenii. Pozwólcie, że ja zacytuję tutaj trochę, posłużę się tutaj opowieściami o świętym Grzegorzu. Było to w roku 287, gdy święty Grzegorz, będąc wtedy młodym człowiekiem, szukał możliwości powrotu do swojej ukochanej Armenii. Wstąpił na służbę do panującego wówczas króla Tiridatesa. Ukrył przed nim swoje pochodzenie i również ukrył to, że jest chrześcijaninem. Ale kiedy okazało się, że jest chrześcijaninem i odmówił złożenia ofiary pogańskim bogom, został wtrącony do lochu. I tam w tym lochu był poddawany torturom, był również skazany na śmierć głodową. Siostra króla, słuchając potajemnie świadectw Grzegorza, nawróciła się. I to już możemy tylko sobie wyobrazić, jak siostra króla potajemnie broniła Grzegorza przed śmiercią głodową. Może wyobrazisz sobie teraz właśnie ciemne lochy i młodą dziewczynę, która skrada się po śliskich, wilgotnych schodach do ciemnego, cuchnącego lochu
z ukrytą kromką chleba lub z ukrytym dzbankiem mleka. Udawało się jej to robić przez 14 lat i w ten sposób utrzymywała Grzegorza przy życiu. Nadszedł taki czas, kiedy król Tirydates dostał obłędu. Tradycja podaje, że dostał obłędu wkrótce po tym, gdy zamordował świętą dziewicę Rypsymę, która nie chciała mu ulec. I ten obłęd był traktowany jako nieuleczalna choroba. Ta choroba, ten rodzaj obłędu powodował, że w czasie ataków król rzucał się na podłogę i chrząkał jak zwierzę. Gdy miał chwilę przytomności, szukał pomocy u lekarzy, ale nadaremnie. Człowiek o imieniu Grzegorz mógłby ci pomóc, sugerowała bratu siostra. Grzegorz umarł już wiele lat temu, odparł król, i jego kości butwieją pod tym zamkiem. On żyje, powiedziała spokojnie siostra i przyznała się do tego, co robiła przez 14 lat. Tak więc Grzegorz został wyprowadzony z lochu. Jego włosy były białe jak śnieg, ale był zdrowy na umyśle i na duchu. W imię Jezusa Chrystusa zgromił demony, które opętały króla. I król w jednym momencie został uzdrowiony. W 301 roku król Tirydates przyjął chrzest i uczynił chrześcijaństwo religią państwową. W 302 roku święty Grzegorz został patriarchą Armenii. Pod koniec swego życia wycofał się z działalności publicznej i został pustelnikiem. Dlaczego przytaczam wam tę historię z życia Grzegorza, czy też legendę z życia świętego Grzegorza? Właśnie w świetle tych słów świętego Pawła. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Pomyśl o tym, co on przeżywał przez te 15 lat. Miał miesiąc, drugi, minął rok, 5 lat, 10. Jego marzenia, by zanieść Ewangelię do swojego kochanego kraju, Armenii, wydawało się, że poległy. 15 lat w ciemnym lochu. 15 lat skazany na śmierć głodową. Czekał cierpliwie na właściwy Boży czas. Tak naprawdę umarł dla świata. Umarł dla świata i umarł też dla siebie, dla swoich planów. Ale wiedział, że nad tym wszystkim jest Bóg. I czekał na cierpliwy, na Boży czas. Siostry, bracia, wiem, że w kontekście tych dni, które przeżywamy, mam nadzieję, że nie, ta historia o świętym Grzegorzu nie będzie żadnym proroctwem, że nasze umieranie i zamknięcie w odosobnieniu nie będzie trwało 15 lat. Nie wiemy, ile to potrwa i jak będzie się rozwijała ta epidemia. Prosimy Boga o to, by ustała epidemia. Prosimy Go o Jego miłosierdzie w tych dniach. Ale zobacz, przeżywamy taki czas osamotnienia, odcięcia. Doświadczamy pewnego odarcia. Nasze przyjemności musiały odejść na bok. Ale również nasze pobożne pragnienia musiały odejść na bok. To jest dobre pragnienie, głód, by pójść na mszę świętą. I nawet to zostało ci zabrane. Została ci transmisja w telewizji, w internecie, komunia duchowa. Przedziwny czas. Doświadczamy takiego czasu trochę przymuszeni do takiego umierania. A chciałbym cię dzisiaj zaprosić przy tym zapachu miry, przy tym zapachu pogrzebu Jezusa, abyś pomyślał nad tym, że to może właśnie jest taki znak, kiedy Pan zaprasza, żeby to wszystko, co jest moje, umarło. Duch, który nas prowadzi, Duch Święty, który chce ciebie prowadzić, zaprasza, byś był wonnością Chrystusa w świecie. Ale żeby być wonnością Chrystusa w świecie, trzeba, aby umarł stary człowiek. Trzeba przestać pachnieć starym człowiekiem. Trzeba przestać pachnieć jaśminem i różą, zacząć pachnieć nardem, mirrą i aloesem. Duch zaprasza, by umrzeć, aby umarł stary człowiek. Duch Święty przypomina nam dzisiaj słowa Jezusa z Ewangelii świętego Jana, rozdział 12, wersety 24-26. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną.
A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Trochę zostaliśmy przymuszeni przez Pana Boga, przez epidemię, przez te okoliczności zostaliśmy przymuszeni, by obumierać dla naszych przyjemności, zachciewajek, pragnień. Co by było, gdyby nie było tej epidemii? Myślę, że trudniej by to było odkryć, bo wszystko byłoby jak dawniej. I poszedłbyś w sobotę ze święconką do kościoła i w niedzielę na rezurekcję. Bardziej pobożni uczestniczyliby w całym triduum. Teraz, kiedy zostałeś z tego odarty, może to właśnie jest ten czas, żeby rozważyć te słowa. Ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, jeśli nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Siostry i bracia, wierzę mocno, że każdy z nas, bez względu na to, czy jesteś księdzem, czy jesteś siostrą zakonną, czy żyjesz w małżeństwie, każdy z nas jest zaproszony do tego, aby obumrzeć i by przynieść plon obfity, by stać się miłą wonnością Chrystusa w świecie. Co by było, gdyby święty Grzegorz tam w loku się załamał? Co by było, gdyby nie wyczekał tego czasu, gdyby nie umarły wszystkie jego plany? Nadszedł czas, kiedy wyszedł i stał się miłą wonnością Chrystusa i Armenia przyjęła chrzest. Nie tylko król został uwolniony od demonów, Armenia przyjęła chrzest. Dzisiaj Jezus mówi, kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Jezus poszedł do grobu. I mnie również tam zaprasza. Jeśli rzeczywiście razem z Józefem i Nikodemem składasz ciało Jezusa do grobu, zaczniesz pachnieć mirną i aloesem. Jeśli w Jezusie uznajesz Pana i Mesjasza i doświadczasz, że zaczyna Cię prowadzić Boży Duch, proszę Cię, nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Pozwól Duchowi, by Cię prowadził. I Duch chce Cię poprowadzić, abyś umarł. Aby umarł w Tobie stary człowiek z jego pożądliwościami i namiętnościami. Aby zmartwychwstał w Tobie ktoś nowy. Bo ma zmartwychwstać ktoś nowy. Nowy Ty. To jest właśnie Wigilia Paschalna. Noc przejścia. Noc wyjścia z Egiptu. Noc wyjścia z niewoli. To jest właśnie przejście przez Morze Czerwone. To jest właśnie przejście przez wody chrztu. Kiedy umiera, topi się stary człowiek, a powstaje człowiek nowy, na wzór Chrystusa, który żyje już nie dla siebie i przynosi plon obfity. Poprośmy teraz Ducha Świętego, by nam pomógł. By nam pomógł obumierać. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty, który rozdałeś w moim sercu miłość Bożą, Ty, który objawiłeś mi moje grzechy, Ty, który pokazałeś mi Jezusa i pokazałeś mi, że w Jezusie, jedynie w Jezusie jest moje zbawienie. Proszę Cię, Duchu Święty, który uzdolniłeś mnie do tego, bym wyznał, że Jezus jest moim jedynym Panem, jedynym Mesjaszem. Proszę Cię, Duchu Święty, prowadź mnie dalej i prowadź mnie głębiej. I proszę Cię teraz, Duchu Święty, abyś również dotykał moich sióstr i braci, którzy tego słuchają. I każdemu z nas daj tę łaskę. Prowadź nas głębiej. Tam, gdzie Ty chcesz, nie tam, gdzie ja. Prowadź nas, Duchu Święty. Pociągnij nas miłością. Pociągnij nas miłością do Jezusa. Niech ta miłość sprawi, że zgaśnie w sercu, umrze w sercu miłość do świata, miłość do przyjemności tego świata, że umrze miłość własna, że umrze stary człowiek. Duchu Święty, naucz mnie, naucz nas umierać. I otwórz nasze groby, aby zmartwychwstał nowy człowiek w każdym z nas. Duchu Święty, to jest Twój czas teraz. To jest Twój czas. Daj nam iść za tymi słowami Jezusa. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Chcę służyć Jezusowi, chcę iść za Nim. Prowadź mnie, Duchu. Amen. Bardzo Wam dziękuję, że chcieliście wysłuchać tego rozważania i być przez te 3 dni. Te kolejne 3 dni to już czas liturgii Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty.
Niech w tym czasie prowadzi nas Kościół przez liturgię. Chciej w niej uczestniczyć na tyle, na ile będziesz mógł, ale chciej w niej uczestniczyć jak najlepiej, jak będziesz mógł. I życzę Ci pięknego doświadczenia bycia z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym. Życzę Ci pięknego bycia z Jezusem, choć trudnego, kiedy będzie niósł krzyż i kiedy będzie konał na wzgórzu Golgoty. I życzę Ci, szczególnie w tę noc, z piątku na sobotę i w tym czuwaniu wielkosobotnim, życzę Ci tego doświadczenia namaszczania Jezusa mirrą i aloesem. Życzę Ci, żebyś zaczął pachnieć mirrą i aloesem. I życzę pięknej Wigilii Paschalnej, aby zmartwychwstał w Tobie nowy człowiek. Takie są moje życzenia na tę Wielkanoc. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.